Media podają, że Tomasz Komenda niesłusznie skazany, a teraz uniewiniony, może otrzymać odszkodowanie w wysokości 18 milionów złotych. Ale czy rzeczywiście jest to prawda? Dzisiaj będę o tym mówił w dzisiejszym właśnie filmie, a także o historii Tomasza Komendy. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, tak naprawdę sytuacja czy historia Tomasza Komendy była bardzo głośna, praktycznie wszystkie media o niej informowały. Mężczyzna, który został niesłusznie skazany na karę więzienia, wyszedł na wolność po 18 latach tutaj odsiadywania wyroku, no i ostatecznie został uniewiniony, tak, został uniewiniony, sprawa głośna, tak naprawdę bezprecedensowa. No i teraz pojawiła się kwestia tego, że oczywiście państwo musi w jakiś sposób zadośćuczynić tego mężczyzny, no i wiadomo, że ten mężczyzna będzie występował odszkodowanie. I pojawia się tutaj tak naprawdę spekulacje dotyczące tego, ile ten mężczyzna może otrzymać odszkodowania, tak? Media podawały różne sumy. Nawet się w pewnym momencie pojawiła informacja, że może otrzymać kwotę około 18 milionów złotych, czyli na dobrą sprawę można przeliczać tutaj po 1 milion złotych za każdy rok odsiadki. Ja powiem tak, że wątpię raczej, żeby taką wysoką sumę tutaj otrzymał. Według mnie będzie to kwota około 3-4, maksymalnie 5, a do 6 milionów złotych, ale bym bardziej tu obstawiał, że to będzie 3-4 miliony złotych, niż taka gigantyczna suma pieniędzy. Niewątpliwie ten wyrok zniszczy mu praktycznie życie, tak, bo poszedł do więzienia w bardzo młodym wieku, miał 20 tam lat, bodajże 20 parę, no i praktycznie całą młodość spędził za kratami. Nie miał szans na dobrą sprawę, na podjęcie pracy, założenie rodziny, no więc na pewno to będzie po prostu sąd brał pod uwagę też inne okoliczności. Jak dotychczas zapadały takie wyroki, tak, właśnie na korzyść tutaj osoby, która właśnie siedziała w więzieniu i później została uniewiniona, natomiast nigdy nie były takie kosmiczne tak naprawdę sumy pieniędzy, tak, ale też nikt tak długo praktycznie nie siedział w więzieniu, a potem został uniewiniony. No, pozostawiam tak naprawdę kwestię tego, co było pod przyczyną, tak, że poszedł do więzienia, czy tam było niedopatrzenie, czy była jakaś zmowa, spisek i tak dalej. To już jest inna sprawa, inna kwestia. Trzeba było być tu rzeczywiście prokuratorem i dokładnie to wszystko przeanalizować. Niewątpliwie fakty są takie, tak, że ten mężczyzna jest niewinny i to już potwierdził sąd. I druga sprawa jest taka, że występuje odszkodowanie. Gdyby to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, to na pewno mógłby liczyć na kosmiczne tak naprawdę odszkodowania, liczone w setkach milionów dolarów. Natomiast wiemy, że w Polsce to te odszkodowania nie są takie wysokie, tak, nie są one takie wysokie. Na dobrą sprawę szkoda, tak, no, szkoda po prostu, bo praktycznie życie po prostu stracił kawał życia, tak, stracił kawał życia. Tam były historie takie, że mówił właśnie, że próbował popełnić samobójstwo, że praktycznie od tego tylko matka go odciągała, tak, która stała pod aresztem czy pod więzieniem po prostu i krzyczała, żeby tego nie robił. Wiemy też, że tutaj nie był po prostu, tak, jest hierarchia cała jakby w więzieniu, że był jakby po prostu gnębiony w tym więzieniu, tak, poniżany. Sam mówił, że tutaj podczas tego, jako inni więźniowie bili, to on obracał głowę, tak, strażnik obracał głowę, że nie widział. No nieciekawa tak naprawdę sytuacja. Tak jak mówię, nie można od razu tutaj zakładać, że otrzyma 18 milionów złotych, tak, no bo jest to forma rekompensaty, a nie wygrana w totolotka i tam będzie pewnie rekompensata za te 18 lat. Na pewno będzie to kwota kilkumilionowa, no co na pewno pozwoli na to, żeby po prostu mógł żyć do końca życia, tak, no, czy po prostu mieć pieniądze na resztę życia z jakiegoś godnego. Na razie wiemy tutaj, że premier Morawiecki przyznał mu specjalną rentę, to jest bodajże tam kwota około 4000 zł, bo takie ma tutaj możliwości premier, może przyznać tak zwaną specjalną rentę, uprawnienie, które należy tylko do premiera, nie trzeba tutaj spełniać żadnych wymogów, po prostu premier wydaje taką decyzję i ona może dotyczy różnych osób, tak, czy zasłużonych, czy w różnych okolicznościach, czy osoby, które na przykład nie spełniają wymogów, żeby zdobyć rentę, nie mają okresu składkowego, nie mają aż takiej choroby, żeby tutaj otrzymać, natomiast on otrzymał właśnie tą rentę po wyjściu praktycznie z tego więzienia, żeby miał na te pierwsze miesiące funkcjonowania, tak, funkcjonowania i tutaj życia.
Ciekawa tak naprawdę sprawa, na pewno po prostu ciekawa sprawa, jak to wszystko się zakończy, bardzo medialna. No na pewno po prostu, tak jak powiedziałem, na pewno żadne tutaj pieniądze nie są w stanie zwrócić praktycznie tego straconego czasu, tych 18 lat życia, tak, i po prostu gdzie mógł na dobrą sprawę założyć rodzinę, pójść do pracy, tak, mógł żyć po prostu normalnie, funkcjonować, natomiast tutaj został niesłusznie skazany. No ale tak to właśnie wygląda, tak? Takie są po prostu czasami przypadki, jeśli chodzi o po prostu skazanych. Tak mówię, jeśli chodzi o Polskę, to te odszkodowania są bardzo niskie, bardzo niskie, i to nie tylko tutaj dotyczą na przykład osób, które zostały niesłusznie skazane, ale też inne odszkodowania, tak, czy jakieś błędy w sztuce lekarskiej, czy inne, to te odszkodowania są bardzo niskie. No i też trzeba pamiętać, że to będzie odszkodowanie praktycznie ze strony Skarbu Państwa, tak, czyli na dobrą sprawę za to odszkodowanie wszyscy zapłacimy poprzez podatki, tak, czyli tak naprawdę tutaj to, że poszedł do więzienia, to też, to jakby tutaj cały łańcuszek zdarzeń, tak, poszedł do więzienia, siedział niesłusznie, to my też podatnicy płacimy tak naprawdę za więźnia, tak, który spędza czas w więzieniu. Tam bodajże taka była jakaś prowadzona statystyka, czy takie były badania, to jest około 2500 zł za więźnia, tak, płacimy miesięcznie za jego utrzymanie, żywność i tak dalej. No wiadomo, że też tam jest kwestia tutaj służby więziennej, która musi go ochraniać i tak dalej. No to też na dobrą sprawę są duże pieniądze, tak, dla zwykłego Kowalskiego, który, no, warto przypomnieć, że najniższa pensja krajowa to jest 1350 zł, no tutaj 2,5 tysiąca za więźnia trzeba płacić, tak? No i więc raz zapłaciliśmy, tak, za 18 lat, czyli te 18 lat można pomnożyć praktycznie razy 2,5 tysiąca, to jest jedna sprawa, i teraz pewnie będzie kilkumilionowe odszkodowanie, tak, ze strony Skarbu Państwa dla właśnie Tomasza Komendy, tak, dla Tomasza Komendy, który został niesłusznie skazany. Pytanie jest takie, czy nawet gdyby otrzymał te 18 milionów złotych, czy takie pieniądze po prostu by wynagrodziły mu tak naprawdę te straty moralne, tak, te straty psychiczne. No wyobraźcie sobie, siedzicie w więzieniu przez 18 lat, no to musi to naprawdę robić, po prostu odcisnąć piętno na psychice, na umyśle. Kiedyś taki przedstawiany był przykład mężczyzny, który został niesłusznie skazany na karę więzienia, pomylono się w stosunku do niego, tak potraktowano go jako po prostu przestępcę. Później okazało się, że był niewinny. No to on mówił, że tak, do 3 lat to jeszcze po prostu było ok. Później po 3 latach praktycznie mięk, a po 5 latach to już praktycznie nie wytrzymywał, tak? On tam bodajże wyszedł po 6 latach z tego więzienia, także to nie jest takie powiedziane, że z czasem się człowiek przyzwyczai, że jak siedzi się już tam 4. czy 5. rok, to już potem leci. Szokująca sprawa, ile tak naprawdę ten mężczyzna mógłby spędzić czasu na wolności, ile mógłby spędzić czasu z rodziną najbliższymi na święta, tak, na jakiś nowy rok, urodziny, gdzie by mógł po prostu przeżywać jakieś fajne chwile, emocje na wolności, a tak naprawdę spędził je za kratami, gdzie został niesłusznie skazany, tak, niesłusznie skazany za coś, czego rzeczywiście nie zrobił. No i gdzie ta prawda wyszła po wielu latach. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Ciekawe jest też to, że na przykład gdyby się zapytać więźnia w więzieniu, no ale gdyby się go zapytać po prostu, za co siedzi, to każdy powie, że za niewinność. Aczkolwiek rzeczywiście są takie przypadki, że ludzie w więzieniach siedzą praktycznie za niewinność. Także tak to właśnie wygląda. Tak jak powiedziałem, media podają różne informacje. Taka informacja pojawiła się, że może otrzymać 18 milionów złotych, ale tak jak mówię, raczej jest to wątpliwe, ponieważ u nas ta forma tutaj odszkodowania nie pełni funkcji nagrody, tak? To by była taka nagroda tak naprawdę za każdy rok 1 milion złotych, to by było nieadekwatne. Oczywiście pewnie według w oczach sądów, tak, no bo takie wysokie odszkodowania nie padały w Polsce. Bodajże tam były najwyższe odszkodowania, to były właśnie odszkodowania kilkumilionowe, tam były chyba 3 miliony złotych. Natomiast po prostu wątpię, żeby takie wysokie odszkodowanie było.
w przypadku tej Tomasza Komendy. No i też jest pytanie, czy Skarb Państwa wypłaci to odszkodowanie w jednej transzy, czy też w ratach, tak? No bo jeżeli otrzyma w ratach przez wiele lat, później jeszcze może się po prostu tutaj prokurator odwoływać od tej decyzji, która zapadnie w przypadku odszkodowania, jeśli w ogóle będzie. No ale chyba no, nikt nie wątpi w to, że będzie tutaj kwota odszkodowania, tak, zasądzona. No to tak właśnie wygląda, tak? Tak to właśnie wygląda. Zobaczmy sobie tak, że gdyby na przykład ten mężczyzna nigdy nie trafił do więzienia, to po pierwsze podatnik nie płaciłby te 2,5 tysiąca miesięcznie, teraz byśmy pewnie nie płacili z naszych podatków za odszkodowanie, tak, solidarnie, a druga sprawa to jest taka, że przez te wszystkie lata założyłby pewnie rodzinę, o ile by mieszkał w Polsce, płaciłby po prostu podatki, czyli robiłby wpływy tak naprawdę dla budżetu, pewnie miałby rodzinę, kupiłby pewnie samochód, mieszkanie, normalnie by funkcjonował, tak, a tak naprawdę wszyscy są stratni, tak, czyli nie jest to tylko kwestia samego Tomasza Komendy, ale całego społeczeństwa, bo całe społeczeństwo praktycznie traci i to jest na pewno po prostu no, nieciekawa sprawa. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!